Witam Was, moi drodzy, w kolejnym poradniku. Tym razem przechodzimy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, a zatem do Magic LEDów. I tak jak Wam obiecałem, w końcu z Atetiny 10. Troszkę mnie to kosztowało, żeby się przygotować do tych poradników, ale już nie ględzę, zaczynam. Kurczę, słuchajcie, w końcu wybrałem prawdziwą tablicę papierową z przeźroczami, żeby Wam pokazać coś ciekawego i na jakiej zasadzie podejdziemy w tych maluszkach do sterowania Magic LEDami, przypominając sobie po troszeczku, ale tylko zapewniam Was, że po troszeczku, jak robiliśmy to w prockach, które miały dużo RAMu. A zatem uwaga, nurkujemy do tablicy nieelektronicznej. Tu przygotowałem, słuchajcie, takie mini przeźrocze. Załóżmy, że tu mamy, widzicie na tym przeźroczu, zgodzicie się ze mną, jakby mikrokontroler z wyjściem PB0 tutaj mamy i pamięć RAM tu rozrysowałem w środku mikrokontrolera, jak widać, gdzie w poszczególnych komórkach. Pamiętacie, że przygotowywaliśmy sobie po prostu w pamięci RAM tablicę pikseli, gdzie jeden piksel to były 3 bajty i jak widać te bajty muszą być ułożone w takiej kolejności, bo są wysyłane do Magic LEDów, że najpierw jest G, czyli green, później jest R, czyli czerwony, później jest B, czyli blue, niebieski. I to się powtarza. GRB, 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 piksel 1, piksel 2, piksel 3, piksel 4. Żeby teraz na przykład, no, tu jakby omawiam projekt, gdzie mamy linijkę diodową składającą się aż z 4 diod. Oczywiście można więcej, ale to by mi się nie zmieściło na kartce. Więc gdybyśmy chcieli po kolei starą metodą zaświecić każdą z tych diod na inny kolor, na przykład na jaki? Powiedzmy, że pierwszą na kolor czerwony, więc wpisalibyśmy, słuchajcie, 0 dla green, a na przykład 255 dla R i 0 dla blue. A więc ten piksel 1 świeciłby nam się na kolor czerwony, jeśli zostanie to wszystko wysłane później z tej pamięci RAM. Szybciutko drugą chcielibyśmy zaświecić na zielono, a więc wpisalibyśmy sobie do tej komórki pamięci 255 dla koloru zielonego, 0 dla czerwonego, 0 PWM dla niebieskiego. W kolejnej chcielibyśmy zaświecić niebieski, a więc wpisalibyśmy programowo, oczywiście, mam nadzieję, że to sobie wyobrażacie, dla zielonego 0 PWM, dla czerwonego 0, a dla niebieskiego 255. Mam nadzieję, że podążacie za mną. I w czwartym chcielibyśmy zrobić jakiś nietypowy kolor, taki pinki na przykład, różowy, fioletowy, który składamy z jakich kolorów? Niebieski i czerwony. A więc na przykład dla zielonego dalibyśmy 0, dla czerwonego 255, moi drodzy, PWM. Takie wartości byśmy wpisali do tych komórek pamięci pojedynczych UINT 8T i dla niebieskiego 255. Zgodzicie się ze mną, tak? I w tym momencie, słuchajcie, można to programowo sobie wyobrażacie, że bardzo szybko zrobić. Od napełnić jakąś procedurą kolorami dowolny pasek LED, prawda? Czy to będzie 4 diody, czy 60 diod. Proszę bardzo, jest to szybka operacja na pamięci RAM. A później tylko co trzeba zrobić? Wywołać wstawkę assemblerową, którą macie zresztą dostępną w MKVR kalkulatorze dla tych procesorów Atmega z większymi ilościami pamięci RAM, prawda? Która to wyśle nam taki całą zawartość tej pamięci RAM, tego paska naszego. My w naszym przypadku 4 piksele na jakiś pin 1 mikrokontrolera. Co to będzie znaczyło, słuchajcie? To będzie znaczyło, że nasza wstawka assemblerowa stąd sformuje, żeby zacząć wysyłać przez PB0, to stąd, prawda, zacznie formować taki sobie oto, jak mówiliśmy, pociąg, czy też 3 bajty po kolei i będzie je chciała przesłać tutaj do pinu PB0 z pierwszego piksela. Później, słuchajcie, z drugiego piksela takie same 3 bajty i to będzie wychodziło pinem PB0. Jak to mogłoby wyglądać, słuchajcie, sekundka. Mamy zatem, słuchajcie, jak widzicie, pin PB0 i z niego właśnie teraz, zobaczcie, wysuwają się te poszczególne nasze bajty, zostają wysyłane. Oczywiście pomiędzy tymi bajtami, pomiędzy wysyłania, wstawka assemblerowa działa bardzo szybko i czasy pomiędzy wysyłaniem poszczególnych bajtów są bardzo krótkie, ale czasy, kiedy pętla musi wrócić, obraca to ta pętla assemblerowa, są nieco dłuższe, chociaż i tak naprawdę krótkie. One tutaj wynoszą, ja tu trochę przesadnie narysowałem te odległości, ale to tylko tak poglądowo, a więc zobaczcie, wstawka musi wysłać takie 4 pakuneczki, prawda? I teraz, jak wyślę 4 pakuneczki, to one powinny dotrzeć do diod naszych Magic LEDów. Zaraz sobie zobaczymy, jak to się dzieje. Po tym pinie powinny dotrzeć do Magic LEDów, przepraszam. Oczywiście później, jak chcemy od nowa zaświecić na inne kolory, to wystarczy teraz wpisać, słuchajcie, nowe wartości do pamięci RAM, nowych kolorków, tak? I oczywiście po 50 mikrosekundach, bo jak wiecie, ten czas przerwy musi być 50 mikrosekund, tak? Czyli można powiedzieć, że przed... O, widzicie, tu zaczyna wychodzić kolejny nam sekund.
malutkie, bo mi się tu przesuwa cały ekran. Zobaczcie, że tutaj mamy czas, można powiedzieć, 50... mikrosekund, a więc te diody przestały zjadać te paczki i wysyłamy następne 4 bajty do naszego paska LED. I tak sukcesywnie możemy wysyłać kolejne, żeby zaświecić nasze diody. Tylko teraz, jak to się fizycznie odbywa w naszych diodach? Słuchajcie, tu sobie specjalnie rozrysowałem 4 Magic LEDy, prawda? No i teraz sobie wyobrażamy to, co mówiliśmy, że z tego pinu procka zaczynają płynąć do nich te poszczególne, bo nie każdy rozumie, jak to dokładnie jest później robione. Słuchajcie, zaczynają płynąć te trójeczki bajtów. Dociera to ten sygnał, prawda, do pierwszej diody na wejście, przez wejście in dociera i słuchajcie, co się w tym momencie dzieje? Wiecie? Pamiętacie? Ta pierwsza dioda zżera całą pierwszą paczkę, a więc dzieje się coś takiego. Pozwala, jeśli ten czas nie nastąpił 50 mikrosekund, to słuchajcie, kolejna paczka wchodzi, ale zobaczcie, ona jest najedzona, a więc przez swoje wyjście przepuszcza tą paczkę i to tą, która widzicie leci następna, również przepuszcza i leci to wszystko sygnałem do kolejnej diody na wejście D-in. Jak dotrze do kolejnej, to co się dzieje, moi drodzy? No znowu ta dioda zżera drugą paczkę z naszego całego ciągu, tego pociągu 4 pikseli, prawda? Oczywiście, słuchajcie, gdy ta druga zeżre tą paczkę, to widzicie, ja tu takimi kreseczkami oznaczyłem, że te diody już świecą. Oczywiście zakładamy, że wysłaliśmy tam jakikolwiek PWM, żeby któraś z diod w środku się zaświeciła, bo jak wyślemy zerowe PWM-y, prawda, na wszystkie 3 diody, to diodka byłaby zgaszona po prostu, ona nic by nie zaświeciła, ale nadal zżarte by zostały 3 bajty z zerowymi PWM-ami. A więc, słuchajcie, nasz pociąg jedzie dalej, widzicie, tamte poprzednie diody przepuszczają przez D-in i wypuszczają na D-out i wchodzi to do kolejnej diody i co tu się dzieje? No wiadomo, możemy się spodziewać, słuchajcie, znowu zżera. Słuchajcie, zeżarło i zobaczcie, że tu podwyższę trochę z naszego pociągu, już został tylko ostatni wagonik, który wiezie kolejne 3 bajty z 4 piksela, pamiętacie te kolorki? A więc, tak jak tam mówiliśmy, pierwsza dioda miała się nam zaświecić na czerwono, tutaj ta dioda pierwsza, druga miała się zaświecić na zielono, trzecia, pamiętacie, miała się zaświecić na niebiesko, a w czwartej leci informacja, słuchajcie, ta znowu się jest nażarta, słuchajcie, nie mija 50 mikrosekund, więc ona przepuszcza to przez siebie, nie może strawić w krótszym czasie. Tak to wygląda, po prostu zżera i dociera to do kolejnej diody. Jak widzicie, my tu sobie przesuwamy, te diody zżerają, a ten czas, pamiętacie, tu zwiększę to, tu cały czas mówiliśmy, że mamy 50 mikrosekund, tak? Mikrosekund. A więc zobaczcie, że gdy dochodzi do zeżarcia, teraz gdy ta nasza paczka dociera do tej trzeciej diody, do czwartej diody, przepraszam, tutaj, to zobaczcie, że dla pierwszej diody minęło naprawdę już w tym momencie 50 mikrosekund, według noty oczywiście, gdyby to było prawdziwe, tutaj zasieją ziarno pewnej niepewności, to słuchajcie, dla tej mija 50 sekund, ta już strawiła tak naprawdę i będzie mogła przyjąć i znowu zżerać, ale zanim to nastąpi, to musi zeżreć przecież ta dioda, prawda? A więc zobaczmy, jak ona to zeżre. Minęło zatem, słuchajcie, 50 mikrosekund, ostatnia zaświeciła się, pamiętacie, ta miała nam się świecić, przypomnę, na kolor czerwony, ta miała się świecić na kolor green, tam żeśmy zaświecili 255, w kolejnej blue, a w tej pomieszaliśmy kolory R i B, czyli tutaj powinien być taki kolorek fioletowy. Skoro minęło 50 mikrosekund, to słuchajcie, teraz jak kolejna paczka wchodzi, to tak naprawdę, no, cyklicznie się to powtarza, już nie będę tego pokazywał. Znowu ta paczka zostaje zeżarta. Oczywiście w międzyczasie mogliśmy zmienić kolorek i teraz w pamięci tutaj, w pamięci RAM poprzednio mogliśmy zmienić kolorek czerwony na przykład na fioletowy albo nie wiem, na żółty, czyli zapalając, dając PWM-y dla green i dla na przykład red, prawda, na 255, a dla blue na 0. I w tym momencie, jak dotrze kolejna paczka po 50 mikrosekundach, pierwszy z 4 wysłanych z naszej pamięci RAM, no to znowu ta dioda zmieni kolor. Oczywiście pamiętajmy, że jak ta paczka dotrze, zasilanie jest włączone, to te diodki oczywiście cały czas emitują to światło według PWM-ów, które do nich dotarły, które zostały zeżarte. I trzymają to światło dokąd? Dokąd albo nie wyłączymy zasilania,
albo dokąd nie prześlemy znowu całej nowej informacji o 4 pikselach. Ktoś by zapytał, no dobra, a co będzie, jeśli ja zamiast 4 pikseli wyślę niechcąco 5 pikseli, to jak to się zachowa? No słuchajcie, skoro pierwsza dioda nażre się pierwszym, druga drugi zeżre, trzecia trzeci, czwarta czwarty, a leci w tym momencie przed upływem 50 mikrosekund piąty piksel, to gdzie on wyląduje, słuchajcie? W śmietniku, że tak powiem, w kosmosie, po prostu trafi donikąd. Można powiedzieć, że z tego wyjścia out, tak, poleci sobie gdzieś dalej na linię, ale przecież nie ma diody, to nic się nie zaświeci, nic się nie stanie. Musi być 50 mikrosekund przerwy według noty, prawda? Żeby mogła się zaświecić kolejna, ale czy naprawdę 50 sekund? To o tym, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast teraz chciałbym Wam powiedzieć króciutko, jak to będziemy robili za pomocą procka Atetiny 10, który przecież no, dla 4 diod to jeszcze w pamięci RAM byśmy zorganizowali miejsce, bo 4 razy 3 to jest 12 bajtów, to udałoby się. Nawet dla 8 diod by się udało praktycznie, tak, 8 razy 3, 24 bajty i praktycznie 6 plus 2, 8 bajtów na stos, pisząc prosty program bez jakichś skoków, call i tak dalej, bez zbytniego użycia przerwań, teoretycznie by nam się udało migać, śmigać diodami taką metodą. Ale jak widzicie, sami większej ilości nie. Natomiast my musimy się zająć i zobaczyć, jak to zrobić. Teraz tylko króciutko przypomnę, że jak pamiętacie, z tej pamięci RAM wstawka assemblerowa czym jest tak naprawdę? Jest pętlą tak naprawdę, która po kolei bierze komórki pamięci i zamienia je na te sygnały. Pamiętacie, taka, że tam jedynka, żeby wysłać w PWM-ie jedynkę, to musi, o ile teraz dobrze pamiętam, mogę się mylić, słuchajcie, sekund, to musi wysłać jedynkę przez czas około 400 nie mikrosekund, tylko przepraszam, nanosekund, tu skreślę, około 400 nanosekund. Natomiast 0 niech trwa sobie 800 tam z groszem, powiedzmy, tak? A tutaj będzie 800 nano. Oczywiście dla różnych typów diod typu WS12, 2812, 2812B te czasy mogą się nieco różnić, ale mniej więcej o to chodzi, że w ten sposób przesyłamy, o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, to jakby nieistotne. Tu można powiedzieć, że przesyłamy jedynkę, natomiast przesłanie zera tak naprawdę, a to wiecie, w ramach tego pojedynczego bajtu, to było tam, że zdaje się, wtedy musimy zrobić około 800 bajtów, 800 nanosekund, jedynka 800 nanosekund, a przez 400 nanosekund, a przez 400 nanosekund zerowek wysyłamy, to można powiedzieć, że wysyłamy logiczne 0, prawda? Przy czym łączny ten czas powinien wynosić około 1,25 mikrosekundy, czyli tak naprawdę 1250 nanosekund. Nie chcę wchodzić w szczegóły, takie tylko krótkie przypomnienie, nawet we wstawce assemblerowej w MKVR kalkulatorze macie to tak schematycznie narysowane. Dobra, tak wyglądało formowanie tych impulsów, PWM-ów, wysyłanie z pamięci RAM. Jak to zrobić? Jak to zrobić teraz w Atetiny 10, mając wstawkę assemblerową, ale nie mając tyle pamięci RAM, słuchajcie. Otóż będzie trzeba trochę zmienić podejście. Jak? To już za chwileczkę po krótkiej przerwie Wam pokażę. Hej! No to teraz spójrzmy, jak to będzie wyglądało w naszym mikrokontrolerku. Tym razem zrobimy sobie, słuchajcie, taki numer, że powołamy również w pamięci RAM mikrokontrolera, niech to będzie nasz RAM, powołamy sobie G, R, B. Ale, słuchajcie, tylko taką jedną strukturkę dla pojedynczego piksela. Uwaga, mamy tylko jeden piksel, 3 bajty w naszym Atetiny 10 zarezerwujemy, tak? A zatem, jak wysłać na przykład te 4 kolory? Na początku wysłać kolor czerwony, później zielony, niebieski, a później tam jakiś fioletowy nasz. Otóż trzeba by było teraz zrobić tak, najpierw przećwiczmy sobie w mózgu, co trzeba zrobić. Szybciutko załadować do pamięci w jakiś sposób kolor te PWM-y do tej pamięci RAM, czyli to będzie 0, 2, 5, 5, 0, prawda? Teraz odpalamy wstawkę assemblerową, która musi uformować z tego tą paczuszkę, tak? Tych 3 bajtów. Proszę bardzo. I te 3 bajty musi wysłać na pin tutaj naszego mikrokontrolera, tak jak wcześniej było PB0. Zgadzacie się? A to zacznie lecieć tam do tych naszych diod.
Ale do Magic LEDów, do naszej taśmy Magic LEDowej. Ale uwaga! Teoretycznie, żeby teraz wygenerować kolejny kolorek, to co my musimy? My musimy programowo zadziałać w tym czasie pomiędzy pakietami. Pamiętacie, jak tu mieliśmy, wezmę tylko sobie, słuchajcie, odpowiednie jakieś tam przeźrocze. Pamiętacie, jak mieliśmy takie te pakieciki, to pamiętacie również, że tutaj były te czasy i mówiliśmy sobie, że tutaj nie może czas przekroczyć teoretycznie według noty 50, znaczy nie może być krótszy niż 50 mikrosekund. A zatem wydawać by się mogło, że mamy pomiędzy wysłaniem każdej paczki 50 mikrosekund czasu, żeby przeładować te kolorki w pamięci RAM. Zgadza się? Tymczasem to jest właśnie, słuchajcie, nieprawda. Paskudna nieprawda i przez to wielu początkującym, którzy sami próbują z Magic LEDami, nieraz coś tworzą, te różne swoje procedurki, to coś im nie wychodzi. Dlaczego nieprawda? Bo okazuje się, słuchajcie, że pomimo, że w nocie jest 50 mikrosekund, aż napiszę to jeszcze raz, bo nota kłamie, słuchajcie, diod firmy, już nie pamiętam jak, World Semi, ta nota kłamie, tam nie jest 50 mikrosekund, tylko sam sprawdziłem doświadczalnie, to jest około 6,1-6,2 mikrosekundy max. Zobaczcie, jaka kolosalna, gigantyczna różnica. A zatem, tak naprawdę, pomiędzy tymi paczuszkami trójeczek, bo wstawka nam oczywiście zapewnia tutaj jak najkrótsze czasy, żeby pomiędzy tymi diodami, ale my musimy przeładować teraz kolory w pamięci RAM tutaj, prawda? I na to wydawać by się mogło, że mamy 50 mikrosekund. O, to mówimy, to pewnie zdążymy tam szybko jakoś sobie wywoływać procedury, ale klops! Nieprawda, mamy 6 mikrosekund, mówię wam to dobitnie, pomiędzy tymi paczuszkami, tak? A więc to jest największy ból, słuchajcie, tego, żeby teraz w Atetiny wysłać te paczuszki, tak? Jak to zrobić? Bo znowu mamy 6 mikrosekund, czy tam 6,2 mikrosekundy. Jak to zrobić? Jak sobie z tym działać? Zaraz przejdziemy do kodu programu, ale teraz mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi. Oczywiście sprowadzi się to tak naprawdę do... tutaj się przesunę troszeczkę. Sprowadzi się to do tego, że będziemy sobie później pisali jakąś tam pętlę, na przykład for i równy 0 do i mniejszego, na przykład mamy 4 diody, to mniejsze niż 4, średnik i plus plus. I napiszemy sobie, tu sobie otworzymy nawias klamrowy. I teraz słuchajcie, w naszej funkcji, tu zamkniemy sobie nawias klamrowy. Te nawiasy klamrowe nigdy nie wychodzą. Tu będziemy mieli sobie jakąś naszą funkcyjkę typu WS send. Tak? Jakąś funkcję wywołujemy, która ma wysłać nam pasek, słuchajcie, ale tylko ten 3-bajtowy. No więc w tej pętli będziemy musieli być może z jakiejś tablicy sobie, no nie wiem, jakoś wymyśleć i cały czas do tych bajtów tutaj, do jakiejś naszej strukturki, na przykład, nie wiem, jakaś linijka, czy powołamy sobie strukturę, na przykład LED od powiedzmy 0, element zerowy równa się na przykład jakiś tam kolor, pobieramy z jakiejś tablicy, LED od 1 równa się jakiś kolor i LED od 2 równa się jakiś kolor. I słuchajcie, czas na te operacje, uwaga, nie mamy 50 mikrosekund, mamy 6,2 mikrosekundy, to jest ten ból. Ale myślę, że to ten wstęp, pokazanie wam jak to wygląda mniej więcej tak na rysunku, skąd się wzięły te czasy i tak dalej, było bardzo ważne, żebyście zrozumieli teraz, słuchajcie moi drodzy, co ja będę robił w programie, bo teraz już oczywiście po tej króciutkiej przerwie przejdziemy sobie do kodu programu i zaczniemy pisać pierwszą podstawową procedurkę, taką do czyszczenia powiedzmy naszego paska LEDowego, niekoniecznie paska, bo zajmiemy się, słuchajcie, nawet nie paskami LEDowymi, a kółeczkami, ringami Magic LEDowymi, no będzie można tworzyć też różne efekty, ale z minimalnym użyciem RAMu, słuchajcie, 3 bajty, a możemy wysłać informacje, jak mówiłem, do ilu chcecie diod? 20? Proszę bardzo. 30? 50? Proszę bardzo. A może 60 ktoś powie? Proszę bardzo, damy radę. Ktoś mówi, dobra, ale pewnie do 100 albo 200 to się nie da. Słuchajcie, da radę. Tylko w tym celu musiałem oczywiście odpowiednio zmodyfikować i zoptymalizować szczególnie tę stawkę assemblerową do takiej postaci, żeby ona mogła działać na 8 MHz, bo większej teoretycznie, znowu tu mówię, zasiewam kolejne ziarno niepewności, bo teoretycznie w Atetiny 10 nie mamy większego taktowania niż 8 MHz, w cudzysłowie.
ktoś tu kłamie, zobaczycie, że będziemy mieli później możliwości, ale to na razie cicho, sza. Na początku wstawka assemblerowa, którą otrzymacie w materiałach do poradnika, wideo oczywiście do pobrania z linku, który będzie na dole pod poradnikiem, to z tego linku będzie można pobrać materiały, w których znajdziecie właśnie wstawkę assemblerową dla skonfigurowaną, zoptymalizowaną dla 8 MHz, dla takiego tyniacza. I powiem wam, że będzie można wysłać tą informację. No, jak ktoś będzie chciał, to na, no może na 280 diod to już nie, ale na 250-255 diod na taką długą taśmę LED, Magic LED, też damy radę. A więc słuchajcie, zacieramy rączki. Teraz po tej dawce teorii, wstępu, po tych rysunkach, tablicach przechodzimy, moi drodzy, w końcu do praktyki programistycznej. I myślę, że ten odcinek zakończymy na początku taką prostą funkcją LED Color, gdzie będziemy mogli przede wszystkim wyzerować całą linijkę na początku przy starcie programu, a później ewentualnie ustawić całą na jakiś kolor, a może część na jakiś... Dobra, nie uprzedzam faktów, posłuchajcie, bo już bym za dużo się zagadał. Hej, witam, już jestem, słuchajcie, przechodzimy szybciutko do programowania, ale na razie zobaczcie, co się wokół mnie dzieje. Mamy bowiem tutaj na pokładzie zestawu ATB naszego MedKita, bo mi na nim bardzo wygodnie się programuje i wam polecam ten moduł, ponieważ będzie można na nim później robić, zobaczycie, hardkorowe rzeczy, zresztą między innymi z udziałem później encodera, którego będziemy w pełni obsługiwać na takim małym maluszku, jak mały maluszek, no, jak ATTiny 10, a dodatkowo Magic LEDy, zobaczycie bardzo ciekawe przykłady aplikacji, ale oczywiście trzeba zacząć małymi kroczkami. Ja wam pokażę początek, a wy mi powiecie, słuchajcie, moi drodzy, tu na dole pod poradnikiem na YouTube, czy warto robić to dalej i czy chcecie dalej się pastwić ze mną i czy chcecie, żebym was zarażał tymi maluchami ATTiny 10 i łamigłówkami. Jak można robić? Właśnie widzicie, jakie efekty. Tutaj może światło mi troszeczkę, słuchajcie, troszeczkę to, poczekajcie, zgaszę jedną lampę w studio. O, teraz może, słuchajcie, mnie będzie gorzej widać, ale zobaczcie, jaki efekt taki wstępnie dla oka. To jest docelowy efekt, jaki chcemy uzyskać, gdzie zobaczcie, wziąłem sobie, podłączyłem dwa takie ringi z LEDów, przy czym jeden jest zakupiony, ma 24 Magic LEDy, to jest ten wewnętrzny, mniejszy, jak gdyby, on ma 24 Magic LEDy i ten zewnętrzny ma 32 Magic LEDy, to jest akurat własnoręcznie zrobiony, nie wierzycie, to zobaczcie, tu widać dwie płyteczki, ta czarna w środku, ten ring, o ten tutaj, to jest właśnie gdzieś tam kupiony, czy tam w prezencie go dostałem, ten drugi natomiast własnej produkcji, w sensie tutaj mi ktoś pomógł to ładnie tak naprawdę wyciąć, bo przyznam się szczerze, że sam tego ręcznie bym chyba nie wypiłował, i nie te oczy, nie to zdrowie i tak dalej, młodsza osoba to zrobiła. Dobra, taki jest nasz cel, teraz przechodzimy do MK Clipsa, po to, żeby zobaczyć, jak go uzyskać, ale tak jak mówiłem, małymi kroczkami. Pierwsze co, to przygotujmy sobie jakiś szkielet programu, ja już przygotowałem troszkę kodu, słuchajcie, przywołuję zatem MK Clipsa na ekranik i zobaczcie, powołany mam do życia ATTiny 10, 8 MHz, tu wszystko ładnie napisane, inkludujemy podstawowe pliki, będziemy później, oczywiście na razie na początku same mnie korzystali z przerwań, jeśli będzie trzeba, nie pamiętam teraz, coś tam może będziemy robili z przerwaniami, na pewno będziemy docelowo korzystali z tablic ułożonych w pamięci flash, żeby tego typu efekty robić, bo bez tego się nie obędzie. Z jakiegoś delaya na pewno skorzystamy, słuchajcie. No i teraz tak, szybko zrobiłem w kodzie programu HDFine LED CNT, w którym ustalam to, ile mam diod w ogóle podłączonych. Jak widzicie, tu zrobiłem, żeby to tak fajne było dla oka. Mamy jeden ring 24 diody tutaj i jeden ring 32 diody. Jak odłączę sobie jeden ring, to po prostu zostawię tyle diod, ile trzeba. Mogę podłączyć sobie, nie wiem, pasek LEDowy, taką listwę LED, słuchajcie. Ach, tutaj bym musiał zrobić miecz świetlny, sekunda, bo mi to wszystko wypada, ale zaraz wam pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny, moi drodzy. Proszę bardzo, tutaj mam taki pasek LEDowy, tak? Później go gdzieś może też podłączymy, nie wiem, czy to będzie widać, ale no, trudno by mi było, tak jak kiedyś wam pokazywałem z Magic LEDami, słuchajcie, na tym długim pasku, to on się w kamerze nie mieścił, żeby pokazywać jakieś efekty, a proszę bardzo, na kółeczkach mamy bardzo dużo diod LED, tak? Prawda? Bo 24 plus 32, to już sami przyznacie, że jest zacna ilość Magic LEDów i można też trenować różne ciekawe dla oka, jeszcze jak się poukłada odpowiednio ringi ze sobą, powymyśla się, jak to ma tam krążyć, a jeszcze
jak będzie encoder, jak zobaczycie, będą fajne rzeczy. Dobra, mamy tego. Drugi mamy oczywiście Hard Define Magic Pin. Ja ustaliłem sobie, widzicie, tak jak na rysuneczkach zresztą było, że to będzie w naszym maluszku PB0. Szybciutko, pomocnicze tutaj jakieś, ten akurat może na razie nie jest potrzebny, ale pomocnicze tutaj jakieś, chociaż te tutaj chyba na razie nam też nie będą potrzebne, to mogę je na razie w ogóle zakomentować. Ten też na razie nie będzie potrzebny, skompiluję, zobaczę, czy mi się kompiluje tak, żeby tu szybciutko omówić, a więc te nie będą potrzebne. I zobaczcie, co sobie powołujemy. Ja sobie postanowiłem powołać najpierw TypeDefem strukturę, w której będę zawrę te właśnie 3 bajty naszego pojedynczego piksela. To będzie G, R i B. I nazwę sobie tę strukturę, że to jest nowy typ zdefiniowany TRGBA, ale dodałem literkę A na końcu. Dlaczego? Dlatego, że potem powołałem zaraz unię sobie, zobaczcie, TypeDef Union, i w tej oto unii powołałem sobie tak, jeden element to tablicę 3-bajtową, która ta tablica nazywa się króciutko B, żeby łatwo było się dostawać do pojedynczych bajtów jakby za pomocą indeksu, tak, a nie koniecznie nazwy RGB, ale również w tej unii włożony jest nasz pojedynczy piksel. A więc zobaczcie, unia jaki przyjmuje rozmiar? Taki jak największy element, prawda? Czyli ona nie zajmie nam 6 bajtów w pamięci, bo tu jest 3 i tu mamy 3, prawda? Które 3 bajty wynikają stąd. Ona nam zajmie, nie zajmie 6 bajtów, tylko zajmie 3 bajty, bo obydwa elementy mają po 3 bajty. Tyle tylko, że będziemy mogli się fajnie odwoływać i tą sobie unię nazwę jako TRGB już. A skoro ją tak nazwę, to zdefiniłem sobie zmienną typu TRGB, czyli to będzie LED i ilość elementów 1. Ile nam zajmie ta zmienna w pamięci? To jest nasz pasek, słuchajcie, te 3 diodki pojedyncze, prawda? Teraz przygotuję sobie szybciutko funkcję typu inline, którą nazwę setColor i do której będę przekazywał prosto 3 argumenty, tak żeby mi było szybko, łatwo się nią posługiwać, a więc RGB, tak po kolei, żebym mógł podawać, bo mi wygodnie jest RGB, a nie pamiętać, że tam było GRB i tak dalej. I szybciutko będę napełniał, i tu zobaczcie, jak wygląda napełnianie naszej unii tak naprawdę, bo to nie tylko struktura. Z tym, że napełniamy unię, podając kropkę i wybieramy PX, tak? Czyli tutaj wybieramy ten element unii PX, piksel i kolor R, przypisujemy R. Dla oka mi tu jest wygodniej zrobić w ten sposób, ale gdzieś później w programach zobaczycie, że przyda nam się również ta unijność, ponieważ będziemy korzystali również poprzez indeksy, będziemy podmieniali pewne rzeczy, a mniej wygodnie by to się robiło po nazwach, tak? Rozumiecie, o co chodzi? Oczywiście na samym, teraz mamy nagłówki funkcji, tutaj oczywiście jest na samym dole programu, słuchajcie, taka sama nazwa funkcji, jak była w MK4Kalkulatorze, którą wam pokazywałem, do atmek większych i tak dalej. Tu mamy tylko nagłówek, a na dole, gdybym podjechał, to zobaczcie, gdzieś ona tutaj dalej osię zaczyna, proszę bardzo. To jest ta funkcja WSM2812SEND. Tyle tylko, że naprawdę mówię wam, ona jest bardzo mocno zoptymalizowana. Nie będę jej już od nowa omawiał, chociaż jak sobie później pobierzecie te materiały, to będziecie mogli dostrzec dosyć spore różnice pomiędzy tymi funkcjami, które macie w MKAVR kalkulatorze. Gdyby ktoś nie pamiętał, to przypominam, że przecież macie program zapewne MKAVR kalkulator, moi drodzy. Odpalamy sobie MKAVR kalkulator, bo niektórzy mnie pytają później, czy są gdzieś jakieś kody do tych poradników. No może kodów, które tam robią wszystko ładnie, coś tam nie ma. Ale moi drodzy, jak sobie pobierzecie MKAVR kalkulator, to za darmo, za free zupełnie, wchodzicie w jego zakładkę narzędzia, tutaj wchodzicie sobie w, gdzie to jest, Magic LED ASM Function Generator, generator, i proszę bardzo, tutaj możecie sobie wybierać dla dowolnej atmegi, o tutaj są te rozrysowane właśnie bity, zobaczcie, tak jak wam opowiadałem, tylko być może, chyba się pomyliłem, ja mówiłem, że ten krótszy to jest jedynka, a tutaj zero, nieważne, może się pomyliłem, i słuchajcie, proszę bardzo, macie wstaweczkę assemblerową za free. Ona się będzie, tak jak mówię, ta dla Atetiny tutaj sporo różniła. Może to kiedy indziej, jak będziemy mieli więcej czasu, to wyjaśnię dlaczego. Jakbyście chcieli mieć dla kwarca innego niż 11.0592, na przykład dla 16, proszę bardzo, przestawiacie i wstaweczka jest wygenerowana dla 16 MHz. Proszę bardzo, wystarczy skopiować, wkleić do programu i macie. Ale to dla metody, tak jak mówię, z atmegami i z większą ilością RAMu, tak? Natomiast tylko tak jak mówię, tego typu funkcja assemblerowa właśnie jest tutaj WS281XASM-SEND. Ona będzie wysyłała dane, słuchajcie wam, do diod, nieważne, czy macie WS2812 bez literki B na końcu, czy też, WS2812B, a może weźmiecie jakiś inny typ diod, bo się pojawiły teraz jakieś nowsze typu SK2812, które są ni to odpowiednikiem takich czy innych,
też będzie działało, zapewniam wam was, tak, bo sprawdzałem to na różnych diodach. Zresztą tu mam te dwa ringi i ten ring mniejszy jest na diodach innych, a ten większy jest na tych diodach oryginalnych World Semi, właśnie na tych Magic LEDach WS2812B, i przyjmijmy, że dla takich diod, o takich diodach tutaj mówimy. Słuchajcie, później powołałem sobie funkcję, którą nazwałem zamiast LED CLS, czy tam LED, to nazwałem ją LED Color. I zobaczcie, jakie ona przyjmuje parametry. Uint 8T CNT, czyli tu będę podawał jako pierwszy argument ilość diod, które chcę na przykład, nie wiem, wygasić na przykład, tak? Będę chciał wszystkie diody wygasić, to chcę wysłać w każdym PWM-ie dla koloru R wyślę 0, dla G 0, dla Blue 0. No i będę mógł szybko zrobić tak naprawdę LED CLS. Tylko że będę się posługiwał, słuchajcie, zobaczcie, na górze tym makrem LED CNT, który ma zdefiniowane, ile ja mam diod, prawda? A tutaj wystarczy, że jak będę wywoływał tę funkcję LED Color, to podam właśnie to makro, to znaczy tą stałą dosłowną, którą mam tam na górze zdefiniowaną, albo będę mógł ją też zmieniać do pewnych celów, to zobaczymy. I podam trzy kolory. Oczywiście mógłbym zechcieć teraz nagle zapalić te wszystkie diody naraz, ale zanim to zrobimy, to pokażę wam, jak ona jest zbudowana. Na początku tylko pokażę wam króciutko inicjalizację programu, która jest dosyć istotna w Atetiny 10, ale żeby to zrobić, to potrzebuję jeszcze sekundeczkę przerwy i słuchajcie, zaraz kończymy omawianie tej pierwszej części. Mam nadzieję, że przyjemnej, jak już dotykamy kodu. Sekundka. Już jestem. Lecimy, bo nam nie starczy czasu. A więc tak. Na początku przy inicjalizacji programu oczywiście trzeba ustawić nasz pin Magic. Pin w naszym przypadku, pamiętacie, zdefiniowaliśmy go wyżej makrami jako PB0. Następnie musimy przestawić naszego procka kochanego w tryb 8 MHz. Jak wiecie, albo nie pamiętacie, to wam przypominam. Fuse bitami tego nie zrobimy. Domyślnie procek taktowany jest wewnętrznym oscylatorem 8 MHz, ale włączony ma programowy dzielnik dla zegara, całego procesora 8, a więc tak naprawdę jak każdy AVR jest taktowany 1 MHz. Naszym zadaniem jest zatem zmiana dzielnika. Robi się to poprzez rejestr CLK PSR. Jak w nocie znajdziecie ten rejestr, tam będą pokazane wartości. Tak się składa, że jak wpiszemy do niego 0, bo domyślnie jest tam jakaś inna wartość, która mówi, że on ma dzielić przez 8, jak się wpisze 0, to jest dzielone przez 1, a więc będziemy mieli 8 MHz. Ale słuchajcie, uwaga, żeby do tego rejestru zapisać i żeby rzeczywiście zmienić tę częstotliwość, to tuż przed tą operacją trzeba koniecznie wykonać taką operację zabezpieczającą. To, wiecie co, to jest w nocie opisane, raz trzeba coś takiego wykonać. Rejestr jest taki CCP i do niego trzeba wpisać stałą wartość D8. Tu nie ma żadnej filozofii. 0xD8, bo to 16-kowo. A więc zapamiętajcie sobie, że przestawienie w Atetiny 10 kloka na 8 MHz, na ten teoretycznie maksymalny, a potem zobaczymy, jak go można jeszcze dopeklować i to bez żadnych strat i wątpliwości, że coś będzie nie tak, to jeszcze poznamy takie tajne metody, słuchajcie, CIA czy tam FBI, to proszę bardzo. Później zrobiłem sobie małego delaya, który będzie konieczny, żeby ustabilizowały się tak naprawdę stany odpowiednie na naszym Magic Pinie, bo procek tak szybko startuje, że niestety gdybyśmy tego delaya tutaj nie mieli, będziecie mogli sobie potrenować, to czasami po restarcie jakaś diodka na początku zostanie zapalona, na coś będzie nie tak. Taki na ustabilizowanie się stanów prawidłowo na wszystkich pinach. Taki mały delay na początku, a więc to jest prosta inicjalizacja. No i następnie wywołujemy, słuchajcie, naszą funkcję LED color, podajemy ilość diod, naszą stałą, dosłowną LED CNT, tam było to, pamiętacie, 24 plus 32 tak naprawdę, i podajemy, żeby wyzerowało się całość, czyli żeby kolory RGB, PWM były wyzerowane. Później mamy while pusty, delay MS tutaj na razie jest nawet niepotrzebny, później będzie nam potrzebny, żeby wiedzieć, że na przykład jest wyzerowanie i dopiero po sekundzie zaczynamy się bawić jakimiś efektami. Chociaż już na tym etapie, tworząc podstawową funkcję do zerowania całości, to powinno działać. Ale zanim zobaczymy kod tej funkcji, a pewnie to was interesuje, jak nie wiem, mnie też, żeby wam pokazać, to najpierw zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. To przynajmniej będziemy już wiedzieli, o czym my mówimy. A więc uwaga, robię teraz kompilację, wgrywam do programu, patrzymy na drugą kamerę, tam widać, że sobie ładnie, że tak powiem, zapierniczają te diodki na razie ze starego programu, my wgrywamy nowy. Uwaga, build and upload, do procka, ciach, patrzymy w drugą, zatrzymało się wszystko?
Zniknęło, nie ma, kurczę, co jest, działa czy nie działa, czy coś się zresetowało, oczywiście, że działa, a to nie wierzycie, to spróbujmy zaświecić je na czerwono, może nie będę robił 255 maksymalnego PWM-a, bo jak mi zaświeci w obiektyw kamery, to nic nie zobaczymy, a ja oślepnę tutaj przy tej kamerze, jak będę patrzył, zróbmy, żeby zaświeciły nam się te diodki na czerwono, dajmy jakiegoś PWM-a, na przykład 45 strzelam, nie 255, tylko 45, powinny się zaświecić wszystkie na czerwono. Uwaga, wgrywamy, trach, jest czerwone, mam nadzieję, że widać w kamerze, że jest. Nie wierzycie jeszcze, że to do końca działa? To zróbmy, dodajmy, słuchajcie, ja to zawsze lubię takie zestawienie kolorów, 35 PWM-a niebieskiego, powinien nam powstać piękny taki fioletowy, pinki kolorek, uwaga, build and upload i zobaczcie, niby funkcją do kasowania, a już robimy jakieś efekty. Jest pinki, ktoś powie, dobra, ja chcę zobaczyć jednak żółty, to dajmy tyle samo co czerwonego, 45, a niebieski wyzerujmy, zobaczcie, jak już można się ładnie bawić. Ta wstaweczka od razu assemblerowa działa. Zaraz zobaczymy, jak ta funkcja działa. Jest żółty, też mocno jarzy. Słuchajcie, dajmy teraz, żeby mocno nie jarzyło zielonego na przykład na 10, czerwonego na 0 i niech nam delikatnie sobie zielonym kolorkiem świeci do kamery te obydwa ringi. Proszę bardzo, ten wyższy ring troszeczkę to jest jaśniej, bo on jest bliżej kartki, ten drugi jest troszeczkę niżej, jak pamiętacie, dlatego to może się wydaje różnica jasności, ale tak naprawdę obydwa świecą prawie tak samo. No dobrze, zobaczmy sobie, jak jest zbudowana funkcja LED Color, bo to o to w końcu chodzi. Uwaga, przechodzimy. Zobaczcie, weszliśmy w funkcję LED Color. Mamy podaną ilość diod, która ma być napełniona, tak? Za jednym zamachem, słuchajcie, tak? Pamiętacie, mówiłem o nagłówku. Oczywiście szybciutko wywołujemy funkcję setColor, która nam ustawi, wstawi do tych 3 bajtów tej naszej strukturki te kolorki, które podaliśmy. Teraz podaliśmy zielonego 35, pamiętacie, a tu 0 i tu 0, tak? Więc setColor nam szybko ustawi kolorki w tej strukturze, w tej unii naszej, tak? Rozumiecie, o co chodzi? I teraz zobaczcie, pętla. For i równe 0 do i mniejszego od CNT. Naszym CNT jest ta ilość diod w obu ringach, 32 plus 24, czyli tak naprawdę powinna ta pętla przeiterować wszystkie nasze piksele, bo się zwiększa i o 1. I co zrobić? I za każdym razem tak naprawdę nasza funkcja WS281XASMSend wyśle nam ten sam piksel po prostu tyle razy. Tak? Tutaj nawet nie będziemy podmieniali po drodze jeszcze kolorów, to jest, mówię, mega najprostsza funkcja. A następnie wywołujemy, uwaga, uwaga, nie 40, nie 50 mikrosekund, tfu, splunę przez lewe ramię, tylko 6 mikrosekund opóźnienia, gdybyśmy to robili. Pamiętajcie, no, mówię wam, kocia sprawa z tym opóźnieniem 5-6 mikrosekund zamiast 50 mikrosekund. No, ciała dali twórcy chińscy tych diod, że aż, mówię wam, szkoda gadać. Dobra. W takim razie zobaczmy, czy nawet tak prostą funkcją nie dałoby statycznie zaświecić kilku tych diod, znaczy jakichś różnych kolorów. Słuchajcie, wyobraźmy sobie, żebyście popatrzyli, jakimi metodami tutaj można podchodzić do wyświetlania kolorów, mając tylko tak prostą funkcją jak LED, taką do kasowania niby, albo do ustawiania koloru dla wszystkich. Ale przecież zapaliliśmy sobie, zobaczcie, wszystkie diody na zielono. Załóżmy, że chcemy teraz tych diod połowę, tylko ja nie pamiętam, który ring jest pierwszy podłączony, czy, ale załóżmy, że słuchajcie, z 10, czy tam powiedzmy 15 diod, chcemy zaświecić teraz tylko 15 diod na kolor nie zielony, a na przykład na kolor niebieski, czyli tutaj damy sobie 20, zielony wykasujemy. Co to oznacza? Że na pasek LEDowy wyślemy tylko teraz informację do 10 diod, a pozostałe jak świecą na zielono, tak będą świecić, bo przecież do nich żadna następna informacja nie dotrze, rozumiecie? Te paczuszki po drodze zeżrą od pierwszej diody. Czy tak się spełni? Zobaczcie, uwaga, kompiluję, ładuję do tych diod, uwaga, trach, poszło. No, może w tej kamerze to nieszczęśliwie mi tutaj widać, słuchajcie, ale ta część diod jest tutaj, świeci na niebiesko. Może nieszczęśliwie to widać, to spróbuję, słuchajcie, zmniejszyć może, żeby to lepiej było widać, to może tego PWM-a dam mniejszego i na przykład piąteczkę, żeby to bardzo słabiutko na niebiesko one świeciły. Uwaga.
O, teraz już widać, słuchajcie, mam nadzieję, że wyraźniej, że te świecą tutaj na niebiesko. Widzicie? 15 diod, a reszta na... Czyli widzimy, że zerowa dioda zaczyna się chyba tutaj jest tego naszego ringa, zerowa i tu jest 15 diodek. A zatem teraz na przykład, gdybym chciał, żeby jeszcze połowa z tych 15 zaświeciła się na czerwono, tutaj te, no to proszę bardzo, to dam, że na przykład 5 diod pierwszych w ogóle ma się zaświecić na czerwono, też zrobimy może słabego tego PWM-a. Proszę bardzo, wyślemy R. Uwaga. Kompilujemy, ładujemy, wgrywamy. Proszę bardzo, mam nadzieję, że pięknie widać. Już mamy 5 czerwonych diod, pozostałe 10 niebieskich, a cała reszta na początku, jak było, zielonych. Ale tak naprawdę my z tej funkcji będziemy, może nie w większości wypadków, wy wpadniecie, słuchajcie, daję wam pewne narzędzie, a wy wymyślcie, co teraz z nim robić, zanim się doczekacie kolejnego poradnika, o ile oczywiście będzie odpowiednia ilość osób chciała takie poradniki o męczarniach maluszków i super ciekawostkach, zapewniam was, ale musicie najpierw mnie przekonać, żebym to robił, bo naprawdę ostatnimi czasy to z tymi Magic LED-ami to jakoś większość ludzi wymiękła, a tymczasem a teraz już będą i kody, bo ja wiem, że wiele osób dopytuje mnie, sorry za takie wstawki, że w naszym sklepie czy w książkach nie ma kodów źródłowych do tych efektów, które tam pokazywałem, ale teraz już jak wiecie, podszedłem, mówimy o Patronite dla patronów i tak dalej, postanowiłem, że będę przygotował materiały do poradników, wrzucał to do sklepu, a więc do tego poradnika już dostaniecie pewną bazę, podstawę, będziecie już mogli na bazie tego sobie zacząć coś robić, będę czekał nawet na wasze prace już na bazie tego zrobione, może wy coś zaproponujecie, na forum pokażecie, no miło by mi było, a na YouTube proszę, oprócz łapek w górę, oprócz zasubskrybowania kanału, to bardzo proszę zasubskrybować, naprawdę, bo to się liczy. Proszę powiedzieć znajomym, to bardzo was proszę, dajcie mi znać. Tak, Mirek, rób dalej poradniki o Magic LED-ach dla Atetiny 10. Dobra, i to by było na tyle, moi drodzy. Nie będę więcej tutaj ględził, bo teraz dopiero powinny się zacząć efekty, które będziemy robili w pętli głównej. Tymczasem można powiedzieć, że... A tu wstawimy znowu sobie nasze makro LED CNT. Zakończymy poradnik tym, że przygotujemy wszystko do startu, a więc wykasujemy wszystkie ringi. Proszę bardzo, same zera teraz wpiszemy, a więc proszę bardzo, wgrywamy trach, zgasło światło, kurtyna opadła, czekamy na kolejny poradnik. Czy się odbędzie? Dajcie mi, kochani, znać. Pozdrawiam cieplutko, troszkę się przedłużyło wszystko, ale mam nadzieję, że warto... Że warto było tego posłuchać i dowiedzieliście się paru nowych, cennych rzeczy. Ach, miło mi z wami było, słuchajcie, trochę podziałać. Zabieram się ze zdwojoną siłą znowu po warsztatach za poradniki, ale jeszcze mam przed sobą warsztaty w Krakowie, wiem, miałem skończyć, a się znowu rozgaduję. Kurde, facepalm, czy tam nie, tak się robi facepalm, już nie pamiętam. Ale jeszcze Kraków, słuchajcie, wybaczcie mi, moi patroni na Patronite, że jeszcze taka będzie mała przerwa i czkawka, bo pod koniec maja mam warsztaty w Krakowie, a to przygotowanie do warsztatów, sam wyjazd, przygotowanie materiałów do warsztatów i tak dalej, to mi też niestety zajmuje trochę czasu. A ktoś tam ostatnio pisał, że no Mirku, ostatnio tam mało się dzieje na twoim kanale, no ale ja zapowiadałem, patroni moi, że do końca maja mam warsztaty, ale potem od czerwca, słuchajcie, będę działał ze zdwojoną, strojoną albo... Nie wiem, z dziesięciokrotnioną siłą, żeby tworzyć kolejne poradniki. Teraz już naprawdę kończę. Pa, pa, hej.